Siema, mówi trener Paweł. Jak widzicie, jestem w Białowieży i znajdujemy się na stacji kolejowej starej Białowieża Towarowa. Nazwa nie bez przyczyny, bo dowożono stąd towar. Jaki towar? No, kreatynę, bo jest to pierwsza rozlewnia kreatyny w Polsce, stąd ten monohydrant kreatyny. No i za mną są pociągi i stare tory kolejowe. No i tymi pociągami tą kreatynę właśnie rozwożono po całej Polsce do sklepów z odżywkami. I stąd właśnie się wzięła nazwa pakerzy z Białowieży, bo wszyscy mieszkańcy Białowieży mogli korzystać z tego hydrantu za darmo i rośli ogromnie. Jak widzicie, tutaj jest jeden z parowozów, którymi rozwożono tą kreatynę do sklepów z odżywkami po całej Polsce. No i napędzano były węglem, czyli koksem. No i stąd właśnie wzięła się nazwa koks, koksy, bo oni podjadając ten węgiel strasznie zaczęli rosnąć. Oprócz tego, że jedli kreatynę, to właśnie mieszali z tym koksem. No i stąd właśnie wzięła się nazwa koksy. Tutaj pokażemy dalej. No i do pracy przyjeżdżali oni tymi ręcznymi drezynami. No i każdy taki właśnie podróż do pracy i z pracy to był bardzo dobry trening rąk. No i przez to, że pracowały same ręce, to też nie rosły im nogi. A tutaj jak widzicie, są drezyny już współczesne, rowerowe. Tymi radzę nie jeździć, bo są na pedały, a nie ręczne. No i jedyne co wam może się stać, to spaść masa, bo ja jeżdżę takimi drezynami. Znalazłem jeszcze belę, więc oczywiście każdy dzień, każde miejsce jest odpowiednie, żeby troszeczkę dopompować bareczki. Bo zaraz może mnie ktoś zobaczyć i jak będę bardziej spompowany, to na pewno szybciej się wystraszy. Jak widzicie, w Białowieży dbają o sylwetki ludzi, dlatego tutaj jest zamontowany drążek i tutaj są żebra żubra. Nie bez przyczyny jest tutaj drążek i nie bez przyczyny ta nazwa, ponieważ tutaj jeszcze są oddolne grupy, które przeciwdziałają lewicowej propagandzie na chudość. No i, bo jak wiadomo, jest blisko do wschodniej granicy. No i właśnie po to, żeby, nawiązując do tej nazwy żebra żubra, po to, żeby nie wystawały chudym szurom żebra, to zamontowano drążek, żeby mogli ćwiczyć i żeby urośli. Właśnie czuję strasznie, że weszło mi na bary. Nie słuchajcie ludzi, że ćwiczenie na drążku wchodzi tylko na plecy, bo ja czuję, że zawsze bolą mnie barki, a jak boli, to rośnie. To wszystko na dziś. Pozdrawiam wasz trener personalny Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego i użytku sterydów. Pozdro.